Witam na moim kolejnym filmiku z serii o chiptuningu. W poprzednich filmikach pokazywałem, jak znaleźć poszczególne mapy we wsadzie z Passata 1.9 TDI kod silnika AFN. Jest to sterownik MSA15. Z niego wywodzi się EDC15. Sterowniki te są bardzo podobne do siebie. EDC15 jako nowszy sterownik jest bardziej rozbudowany i jego omówimy sobie w kolejnej serii. Przejdźmy do tematu odcinka, czyli mapy EGR. Do czego służy mapa? Chyba wszyscy się domyślacie. Steruje tym, kiedy zawór EGR ma być otwarty, a co za tym idzie, kiedy ma wpuszczać spalinę do kolektora dolotowego. Otwórzmy sobie mapę EGR znalezioną w naszym wsadzie. Mapa otworzyła nam się w widoku 3D. Tutaj na dole możemy przełączać widoki między tekstem 2D a 3D. Przejdźmy sobie do widoku tekstowego i zobaczmy, od czego zależne jest otwarcie zaworu EGR. Jedna z osi to są obroty silnika, RPM. Druga, nie jest tutaj opisana, ale to jest injection quantity, czyli ilość wtryskiwanego paliwa do cylindra. Czyli otwarcie zaworu EGR zależne jest od obrotów silnika i poniekąd od wciśnięcia pedału gazu. Wiemy, że zawór EGR zamknięty jest przy maksymalnych obrotach i przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu. Czyli możemy wywnioskować, że liczba 8500 odpowiedzialna jest za całkowite zamknięcie zaworu EGR. Przejdźmy sobie teraz do widoku 3D i zobaczmy, kiedy jest otwarty. Możemy tutaj zobaczyć, że zawór EGR zamyka się od 3612 obrotów wzwyż, niezależnie od tego, jak mocno mamy wciśnięty pedał gazu, i od 33 mg na skok. Tak samo, niezależnie od obrotów, tutaj zawór EGR jest zamknięty. W niektórych sterownikach wartości tutaj poniżej 900 obrotów też EGR jest zamknięty. W tej akurat jest otwarty. Dobrze, to w jaki sposób moglibyśmy wyłączyć EGR w naszym samochodzie? Przejdźmy do widoku tekstowego i logicznym chyba już jest, że powinniśmy wszystkie wartości, które są poniżej 8500, podnieść do tej właśnie wartości. Dla bezpieczeństwa można tą wartość delikatnie podnieść, na przykład do 8600. Co teraz zrobiliśmy? Teraz powiedzieliśmy komputerowi, aby w każdej możliwej sytuacji i przypadku miał zawór EGR zamknięty. Czyli po prostu nigdy nie będzie chciał go otworzyć. Akurat w tym sterowniku jest to możliwe, nie trzeba usuwać do tego tabel DTC ani nic innego. Sterownik po prostu nigdy nie będzie chciał go otworzyć. Czy jest to w 100% skuteczne? To zależy. To zależy, czy fizycznie zawór EGR da się zamknąć na 100%, bo jeśli jest on uszkodzony i uchylony, to spaliny nadal będą przedostawały się do kolektora dolotowego. Dobrze, i w taki oto sposób zmodyfikowaliśmy pierwszą mapę. Przypomnę tylko, że w tym sterowniku są trzy zestawy map i wszystkie z nich powinniśmy zmodyfikować. Jeśli teraz wgralibyśmy ten wsad do samochodu, zawór EGR nie otworzy się nigdy. Link do wsadu, z którego korzystam, znajdziecie w opisie. Mm-hmm.